Kolejna literkę B, która jest dla pawiana. Po angielsku baboon. Pawiany są stosunkowo dużymi małpami. Potrafią doskonale przystosować się do rozmaitych warunków, dzięki czemu mogą żyć prawie wszędzie. Na wybranym przez nie terenie musi znaleźć się miejsce na bezpieczne kryjówki i świeża woda do picia. Tu widzimy pawiany czakma, które możemy spotkać jedynie w południowej części Afryki. Od innych pawianów różnią się jaśniejszym kolorem sierści. Pawiany spotyka się w okolicach skalistych prawie w całej Afryce Południowej. Małpy te odżywiają się drobnymi zwierzętami, owadami, jaszczurkami, myszami oraz owocami i innymi częściami roślin. Tutaj na wybrzeżu żywią się małżami i pąklami. Taka łuża służy za świetny wodopój. Pawiany to ruchliwe i wścibskie zwierzęta. Nie boją się ludzi i bez oporów zakradają się do ogrodów, a nawet do domów. Intruzi nie zaprzestaną poszukiwań, póki nie znajdą czegoś, co je zadowoli. Wykorzystują każdą okazję i nie wahają się zaczepiać podróżnych. Z tego powodu wielu ludzi uważa te małpy za szkodniki. Pawian ma pysk podobny do psa i charakterystyczny długi ogon, który u nasady unosi się, by w dalszym odcinku swobodnie zwisać do dołu. Z wyjątkiem pyska ciało pawiana pokrywa gęsta sierść w odcieniu jasnego i ciemniejszego brązu. Na miejsce spoczynku chętnie wybierają drzewa, by w ten sposób zabezpieczyć się przed atakami drapieżnika, na przykład lamparta. Drzewa to również ulubione miejsce gimnastyki. Rano, po obudzeniu, poświęcają czas na poszukiwanie pożywienia i kontakty towarzyskie. Pawiany są zwierzętami społecznymi, żyjącymi w grupach rodzinnych liczących od kilku do 100 osobników. Iskanie sierści jest wyrazem sympatii. Mama stale dotyka i czyści swoje dziecko, pozostając w bliskim z nim kontakcie. Nosi je na brzuchu, a gdy maluch będzie miał 5 tygodni, przesiądzie się na jej grzbiet. Pawiany przepadają za tymi soczystymi roślinami, które rosną na wybrzeżu. Kiedy młode osiągną wiek 5 miesięcy, zaczynają opuszczać mamy, by bawić się z rówieśnikami, ale nigdy nie oddalają się zbytnio od reszty grupy. A to ciekawe! Posłuchajcie teraz tego. Pawiany wystawiają wartowników. Są nimi samce, które czujnie obserwując okolice, dbają o bezpieczeństwo całej swojej gromady. Tak, by nikomu nic się nie stało. Thank you.